Zaczynamy DNA Rynków, czyli program o tym, co istotne dla giełd, gospodarki i dla Twoich pieniędzy. W ciągu kilkunastu najbliższych minut dowiesz się, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu na rynkach i gdzie można było zarobić i to dużo. A także dowiesz się, co wydarzy się w tym tygodniu, w ciągu najbliższych pięciu dni i co trzeba absolutnie wiedzieć, aby nie stracić, aby dobrze inwestować. O tym wszystkim w tym programie. Ja nazywam się Paweł Cymcyk i zapraszam na DNA, a DNA to oczywiście dane tygodnia to najważniejsze wydarzenia, które przed nami, które już za nami. No, i oczywiście aktywni widzowie, którzy mogą zadawać pytania w trakcie trwania programu oraz w trakcie tygodnia, kiedy oglądacie ten program bezpośrednio w formie wideo. A więc jedno, i drugie, i trzecie. Wszystko w tym odcinku DNA Rynków. I co ważne, w tym odcinku również konkurs. Konkurs dla aktywnych widzów, o którym to konkursie w drugiej części programu. Więc już za chwilę. A na razie ten odcinek DNA Rynków i ten odcinek DNA Rynków to rynki pełne prezentów. Mówiliśmy w ostatnim odcinku DNA, że to już koniec, niedługo koniec wielkiej zmienności. Tymczasem okazało się, że poprzedni tydzień to było mnóstwo zmienności i mnóstwo prezentów. Mamy Rosję, która niesamowicie wystrzela z oprocentowaniem. Mamy Szwajcarię, która obniża oprocentowanie i amerykański przemysł, który przed do przodu. Naprawdę wydarzyło się bardzo dużo i o tym wszystkim dokładnie w tym programie. Właśnie teraz zobaczmy, co miało największe znaczenie dla rynków w ostatnim tygodniu. Przez ostatnie kilka dni, kiedy faktycznie w ostatnim odcinku DNA Rynków zwracaliśmy uwagę, że to na co to trzeba zwrócić uwagę, to amerykańskie stopy procentowe. I dokładnie na tym wykresie. Choć stopy procentowe się nie zmieniły, widać, jakie są projekcje amerykańskiej rezerwy federalnej, czyli co mówią członkowie amerykańskiego Fedu. I na razie mówią oni, że oczywiście w 2014 roku stóp zmieniać już nie będą. Ba, nie będą, bo nie mogą, ale też w ostatnim tygodniu, właśnie w środę, dowiedzieliśmy się, jak wyglądają te kolejne kropeczki, czyli kolejne Perspektywy i projekcji amerykańskiej rezerwy federalnej i już 2015 rok. To podwyżki stóp procentowych, a 2016 rok to proszę zobaczyć tutaj. Niektórzy widzą stopy procentowe w Stanach na poziomie 4,5%. Dla tych, którzy nie oglądają DNA rynków regularnie, możemy powiedzieć, że w tej chwili te stopy są na poziomie zera, a więc w zaledwie dwa lata 4,5% no to byłby szok. To byłby na pewno szok, którego w tej chwili rynki nie uwzględniają, ale widać rozstrzał prognoz amerykańskiej rezerwy jest gigantyczny. Co jeszcze ze stopami? zmieniło się w ostatnim tygodniu, a no Szwajcarzy, konkretnie Szwajcarski Bank Centralny, obniżył oprocentowanie, nie podwyższył, tylko obniżył i obniżył dokładnie do poziomów ujemnych. Teraz już przechowywanie gotówki dokładnie w szwajcarskim skarbcu kosztuje, kosztuje, dokładnie ćwierć procent. A więc jeżeli masz franki i trzymasz je w szwajcarskim skarbcu, to niestety będziesz ich trzymał coraz mniej. Szwajcaria obniża stopy, bo boi się, że frank będzie za mocny, czyli trochę Pomaga też polskim kredytobiorcom, ale frank i tak nadal drogi. Szwajcarski frank na minusie. A co na dużym plusie? Na dużym plusie rosyjska panika. W ostatnim odcinku DNA Rynków mówiliśmy, że rubel do dolara pikuje i zasadniczo sięga szczytów. No i właśnie 16 grudnia rubel. Potaniał o kolejne 30%. Potem, Szwaja, potem rosyjski bank centralny podwyższył potężnie oprocentowanie o 7%. Naprawdę gigantyczny skok, to dokładnie tutaj. To tak jakby w Polsce oprocentowanie skoczyło raptem o 7%. Potężna zmiana na no kurs. Kurs dolar do rubla trochę się zatrzymał, czyli trochę się umocnił ten rubel, ale to naprawdę zmiana dosłownie niewielka w kontekście ostatnich nawet trzech miesięcy, w ciągu 3-4 miesięcy rosyjski rubel stracił na wartości blisko 50%. A więc rosyjska panika faktycznie w pigułce w zeszłym tygodniu. A gdzie panika, ale zysków? W innej gospodarce, konkretnie w chińskiej, konkretnie na chińskiej giełdzie, co koniecznie też trzeba zaznaczyć właśnie w DNA rynków, bo zobaczcie tutaj chińska giełda w skali ostatniego roku i widać wyraźnie, że właśnie w skali ostatnich 6 miesięcy, jeżeli chodzi o wzrosty i zyski na tej chińskiej giełdzie, to sięga ona już 53%. No to mamy case Japonii. Japonia 2020. 13 rosło strasznie szybko. 2014 Chiny w drugiej połowie zaskoczyły, i to zaskoczyły potężną zwyżką, czyli Chiny na plusie i to bardzo, bardzo dużym plusie, no a gdzie jeszcze może być trochę lepiej, to jeszcze jedna informacja z ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o europejską gospodarkę, to w Europie jest jakby trochę lepiej. Konkretnie w zeszłym tygodniu zwracaliśmy uwagę, że indeks IFO będzie miał duże znaczenie, bo mówi o tym, co w niemieckiej gospodarce i mówi o tym, jak się. Ta niemiecka gospodarka może zachowywać. Co wiemy? No wiemy, że ten niemiecki indeks IFO, co dobre, trochę podrósł. To już nie jest 7-8 miesięcy rzędu spadków, tylko w końcu udaje się delikatnie, drugi raz z rzędu rosnąć. Tutaj na niebiesko, niebies na niebiesko niemiecka giełda i ta niemiecka giełda, jak widać, na razie tak trochę nie domaga. Trochę rosła, trochę spadała, teraz jest tak mniej więcej gdzieś w tych okolicach niedawnych szczytów. No ale na razie widać wyraźnie, że indeks IFO mówi, okej, okay, nie będzie aż tak źle w 2015 roku. Co ważne, indeks IFO często pokazujemy w takiej pajęczynce, czyli pokazujemy, gdzie jest niemiecka gospodarka, czy jest w bumie, czy jest w spowolnieniu, czy jest w recesji, czy może w ożywieniu. No i teraz gdzie jest ta niemiecka gospodarka? Ano konkretnie, dokładnie, precyzyjnie rzecz biorąc, jest tutaj, czyli na granicy rozwoju i spowolnienia. Na 2015 rok to niezła informacja, bo trzeba pamiętać, że jeszcze niedawno byliśmy bardziej w tej części. Na razie nie spowolnienie, tylko już bardziej wzrost gospodarczy. No więc dobre zapowiedzi z Niemiec przynajmniej trochę powinny pomagać Polsce. Polsce, która niestety w zeszłym tygodniu miała po raz kolejny deflację. Pół roku już deflacji mamy w Polsce i dokładnie 5 miesięcy męczymy się, w zasadzie Rada Polityki Pieniężnej męczy się ze spadkiem e, naszych cen. To nie jest dobra informacja, bo Rada chciałaby tą inflację dużo, dużo wyżej, gdzieś tutaj, na poziomie najlepiej 2%, no ale tak wysoko niestety nie ma. Jest na razie dużo niżej, no i końcówka roku to będzie kolejny spadek cen. Kolejny spadek cen, bo oczywiście bardzo silnie. Spadają paliwa. No to ostatnia rzecz z zeszłego tygodnia, jak widzicie, jest tych informacji bardzo dużo. W zeszłym tygodniu dużo się zmieniło, ale warto o tym powiedzieć jeszcze o produkcji w Polsce. Produkcja, gdzie każdy kolejny słupek to każdy kolejny miesiąc, miesiąc wzrostu lub spadku polskiej produkcji. No i ostatnio mieliśmy wzrost iście kosmetyczny. O 30%, jeżeli chodzi o polska produkcja wzrosła. No i taki wzrost to prawie że jak spadek, a więc stagnacja polskiego przemysłu niestety. Po krótkoterminowej poprawie nie wygląda najlepiej, no stąd też słabość polskiego rynku. A więc to wszystko, na te wszystkie informacje zareagowały właśnie giełdy, i jak zareagowały? Warszawski indeks giełdowy spada o 2% w ostatnim tygodniu, no i mamy te 2300 punktów. Amerykański S&P solidnie rośnie, bo amerykański przemysł szybuje i jest bardzo blisko szczytów. Euro-dolar niestety już, euro-złoty niestety już trochę wyżej, 4,26 i solidnie rośnie w skali 6 miesięcy. A najciekawsze aktywo wybrane przeze mnie specjalnie dla Was to w zeszłym tygodniu Chiny. Po raz kolejny Chiny, bo urosło o 6%, a tydzień wcześniej urosły jeszcze o poprzednie 10%. W 12 miesięcy blisko 47% zysk z rynku chińskiego. No to tym podsumowaliśmy dokładnie to, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu na rynkach. Jeżeli chciałbyś wiedzieć, co się może wydarzyć z giełdami, gospodarkami lub Twoimi inwestycjami, możesz śmiało zadać pytanie teraz w formularzu pod wideo, jeżeli oglądasz program na żywo, a jeżeli oglądasz program w ciągu tygodnia, zadaj pytanie na dnarynków.com Na tamtej stronie zbieramy pytania i odpowiadamy na nie w drugiej części programu w pytaniach od widzów. Dziś też będzie tam konkurs, więc warto chwilę jeszcze poczekać. Bo już teraz, dokładnie, teraz rynki pełne prezentów, czyli ten tydzień, ten tydzień dużo, dużo uboższy w dane makroekonomiczne, zdecydowanie słabszy niż ten poprzedni w sensie ilości informacji, no ale coś się może znajdzie, co. Konkretnie, przede wszystkim mamy poniedziałek, no i w poniedziałek, jak sami Państwo widzą, brak danych makroekonomicznych, czyli niespecjalnie jest o czym rozmawiać. Poniedziałek spada nam z agendy, zostaje jeszcze wtorek. Co we wtorek? No tu już dzieje się więcej. Najważniejsze dwie informacje dla polskich inwestorów to dokładnie te. Wtorek to ostatni dzień rozliczenia zleceń na giełdzie za 2014 rok. Co oznacza, że jeżeli myślimy o jakiejś optymalizacji podatkowej naszych właśnie inwestycji na giełdzie, bezpośrednio w akcję, to właśnie we wtorek trzeba kupić lub sprzedać. To się musi dokonać wtedy, bo rozliczenie nastąpi jeszcze w 2014 roku każdy kolejny dzień, to niestety już 2015 rok na rozliczenie, więc miejmy to na uwadze. Również we wtorek można przyjąć, że jest ostatni dzień na zasilenie takich kont jak Ike lub Igze, więc jeżeli chcecie wykorzystać limit tegoroczny, 2014 roku, to właśnie we wtorek najpóźniej powinniście zlecić przelew i coś kupić, cokolwiek na Ike lub Igze, żeby rzeczywiście te pieniądze tam się znalazły. No to tyle z tych części okołogospodarczych, a z tych prawdziwie gospodarczych PKB zostaną Stanów Zjednoczonych za czwarty za trzeci kwartał 2014 roku, który ma być na poziomie 4%. No, oczywiście, tu śmiało może być dużo, dużo więcej. Amerykanie, tak jak pokazywaliśmy w ostatnich odcinkach DNA rynków, naprawdę czują się świetnie, wydają dużo pieniędzy, a więc tutaj śmiało może być dużo, dużo więcej niż te 4%. We wtorek jeszcze informacje z Polski, sprzedaż i bezrobocie. Konkretnie te dwie informacje, dokładnie na tym wykresie, gdzie jest informacja o tym, jak się zachowała sprzedaż, jak się zachowało bezrobocie, no i sprzedaż. Trochę nam tak w stabilizacji się zatrzymała, w okolicach 2%. 2% wzrostów, czyli za dużo specjalnie nie rośnie, no ale dobrze, że jest plus. Teraz w listopadzie i w grudniu, zwłaszcza w grudniu, powinno być trochę więcej. Zdecydowanie lepsza informacja to bezrobocie, czyli to dokładnie na dole, gdzie widać, że bezrobocie spada i to spada już w skali roku o 2,7 punkta procentowego. No, tak silnego spadku bezrobocia nie mieliśmy praktycznie rzecz biorąc od czasów boomu gospodarczego lat 2006-2008, a więc. W polskim, na polskim rynku pracy jest naprawdę dobrze. Tyle we wtorek i można powiedzieć, że to najważniejszy dzień tego tygodnia, bo w środę giełda papierów wartościowych nie działa już do końca tygodnia. W środę nie ma żadnego handlu. W Stanach Zjednoczonych również w stanach, w, stanach również w środę handel będzie krótszy, bo tylko do godziny 19, a więc za dużo się w środę nie wydarzy. Jeszcze mniej wydarzy się w czwartek, bo w czwartek tylko wystąpienie szefa Banku Japonii, a więc Haruhiko Kuroda, po raz kolejny zabiera głos, choć nie sądzę, aby cokolwiek ciekawego powiedział, zwłaszcza w pierwszy dzień świąt, kiedy wszystkie rynki finansowe raczej będą spały. No i zostaje nam piątek, gdzie w piątek też zasadniczo sesji prawie nigdzie nie ma, bo to drugi dzień świąt. A co będzie? Będzie japońska inflacja, która ma urosnąć o prawie 2%, no prawie 3%, i japońska produkcja, która niestety na razie ciągle ma spadać. No tutaj jakikolwiek plus będzie odebrany naprawdę chóra optymizmem, no bo. To by znaczyło, że w końcu ta japońska produkcja też daje radę. Ten słabszy jen w końcu pomaga. Najważniejsze informacje z tego tygodnia, jak widać, skupionego raczej na wtorku, a nie na całym tygodniu, to przede wszystkim PKB ze Stanów Zjednoczonych, jak się zmieniła amerykańska gospodarka w trzecim kwartale. Co z japońską produkcją, no i oczywiście, co ze sprzedażą w Polsce, czyli dokładnie to, ile my kupujemy. I oczywiście o tych wszystkich informacjach dowiesz się dokładnie z kolejnego odcinka DNA Rynków, który już za tydzień, w poniedziałek, tak, jeszcze w poniedziałek przed sylwestrem, 29 grudnia, będzie kolejny odcinek DNA Rynków, gdzie będzie podsumowanie 2014 roku. I właśnie to konkurs dla Państwa. Konkurs z prezentami, co było Twoim zdaniem największą niespodzianką. 2014 roku. Napisz na stronie DNA Rynków, uzasadnij swój wybór i wygraj. Wygraj książkę Psychologia Inwestowania. E, moi drodzy, dla trzech najciekawszych uzasadnień, dokładnie trzy takie egzemplarze takiej książki z, specjalnie z dedykacją: Psychologia Inwestowania, bo na rynkach przede wszystkim emocje mają znaczenie i o tym będziemy mówili. W kolejnym odcinku DNA rynków. A jeżeli chcesz wygrać nagrodę, to zgłoś się i napisz, co Twoim zdaniem było największą gospodarczą niespodzianką 2014. Co? I dlaczego było największym zaskoczeniem na Wasze odpowiedzi? Czekam i bardzo chętnie yy, dołączę je, dołączę te, ten przegląd Waszych najważniejszych wydarzeń do kolejnego odcinka DNA Rynków, który dokładnie za tydzień, 29 grudnia o godzinie 10 i na ten odcinek już teraz serdecznie zapraszam. A teraz będzie druga część programu, gdzie będą oczywiście pytania od widzów. Zaczynamy drugą część programu DNA Rynków, czyli pytania od widzów, pytania, które zadajecie bezpośrednio w trakcie trwania programu w formularzu pod wideo, a także pytania, które w ostatnim tygodniu zadaliście na stronie DNArynków.com. Na tamtej stronie było dużo pytań o to, co się dzieje z giełdami, gospodarkami i z, i z inwestycjami, i teraz z tymi pytaniami przyjdzie nam się rozprawić, a w międzyczasie można oczywiście zadawać pytania w formularzu pod wideo. No to teraz prośba do reżyserki o podrzucanie pytań dokładnie e, które padły na DNA Rynku w ostatnim tygodniu i pierwsze z nich to. Jaka jest szansa, lub też co musiałoby się stać, żeby Europejski Bank Centralny w średnim terminie około 3 lat podnosił stopy procentowe? Jak Pan ocenia prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że stopy procentowe w Europie pójdą w górę? Mówiliśmy o tym, że stopy procentowe w Stanach mogą pójść w górę już w 2015 roku, a w Europie proszę zobaczyć tutaj. To jest dokładnie wykres specjalnie przygotowany z Europejskim Bankiem Centralnym. Na niebiesko stopa procentowa, na pomarańczowo stopa depozytowa, czyli tyle, ile można uzyskać odsetek za to, że położymy pieniądze w Europejskim Banku Centralnym. Każdy, kto regularnie ogląda DNA Rynku, wie, że w skali ostatnich właśnie 8 lat, tu jest skala 8 lat, potężnie te stopy procentowe spadły. No i teraz praktycznie rzecz biorąc są albo w okolicy zera, albo poniżej zera, czyli bardzo, bardzo nisko, bo jeszcze w 2006-2008 roku te oprocentowanie sięgało blisko 4%. Co zatem musiałoby się stać, aby te Stopy procentowe już w najbliższych latach wzrosły. No, wydaje mi się, że musiałoby się stać coś niesamowitego z europejską gospodarką. Po prostu ta europejska gospodarka musiałaby dostać straszliwego przyspieszenia, i dopiero wtedy mówilibyśmy o wzrostach oprocentowania. Realnie rzecz biorąc, pierwsze podwyżki, w ogóle podwyżki mogą się pojawić moim zdaniem dopiero w 2016 roku. Dlaczego? Dlatego, że już w 2015 europejski bank centralny zacznie drukować euro. No to byłby niesamowicie głupi, gdyby w tym samym czasie podwyższał stopy procentowe, bo to dwie sprzeczne metody. Zatem dopiero w 2016 na początku wygaszenie tego programu, a pod koniec 2016 dopiero pierwsze podwyżki, jeżeli będzie dużo plusów w europejskiej gospodarce. Innymi słowy, na razie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia, że te stopy mocno urosną, to gdzieś bym określał na poziomie 10%. No może się wydarzy, ale na to jest bardzo, bardzo mała szansa. No to skoro już to wiemy, to zobaczmy, co jeszcze Was interesowało i o co pytaliście w ostatnim tygodniu na stronie dnarynków.com czy na polskim parkiecie. Dostępna będzie grana krótko. Były jakieś ustawy uchwalane, ale nic więcej nie słychać. Otóż to jest tak naprawdę pytanie o to, czy można na polskiej giełdzie zarabiać na spadkach, bo każdy wie, jak się zarabia na wzrostach. Kupujemy tanio, czekamy aż wzrośnie, sprzedajemy i zarobiliśmy. No a co możemy zrobić, żeby zarobić na spadkach? Należałoby sprzedać drogo i kupić tanio. No i to da się zrobić. Na warszawskim parkiecie istnieje coś takiego jak zarabianie na spadkach, gdzie można to zrobić za pomocą dwóch narzędzi. Pierwszy, kontrakty terminowe. Dokładnie te bardzo ryzykowne instrumenty, gdzie można faktycznie kupować kontrakt albo sprzedawać kontrakt, czyli zarabiać albo na wzrostach indeksu, albo na spadkach indeksu WIG20. Ale jeszcze jest coś takiego, jak to się nazywa krótką sprzedażą akcji, czyli dokładnie pożyczaniem akcji które sprzedamy za chwilę na rynku, z których zgarniemy nasz ewentualny zysk, jeżeli cena spadnie, bo najpierw pożyczymy od kogoś, sprzedamy, cena spadnie, odkupimy. I oddamy, a więc będziemy mieli ten sam proces, tylko zarobimy na spadku. I to się da zrobić. Dokładnie krótka sprzedaż akcji, to co pyta jeden z widzów, jest możliwa. Jak można to zrobić? Tu na dole specjalnie dla Was, dokładnie strona internetowa na giełdzie, gdzie jest lista akcji, którą można, którymi można handlować na krótko, czyli można je najpierw pożyczać, sprzedawać, a potem odkupić. I oddać, więc to się da zrobić. Jednak moja istotna uwaga jest taka, że uważajcie, bo część z tych inwestycji może się okazać trochę mało płynna i też niewiele in, in instytucji chce faktycznie pożyczać akcje. Więc da się to zrobić, tylko na razie nie ma po prostu chętnych do pożyczania. To się może zmieni, kiedy otwarte fundusze emerytalne trochę otworzą się dokładnie na takie inwestycje, bo będą dobrym miejscem, dobrym źródłem akcji do pożyczania. Na razie, można tylko z tej strony internetowej na dole, na giełdzie papierów wartościowych, zobaczyć, jakimi akcjami można by handlować, więc można zarabiać na spadkach. No i zobaczmy, na jakie pytanie można jeszcze dzisiaj odpowiedzieć, co jeszcze Was interesowało. Dlaczego przy tak dużym dodruku dolarów w Stanach nie pojawia się tam jeszcze inflacja? I kiedy ona w końcu się pojawi? To prawda, inflacja w Stanach Zjednoczonych ostatnio spada najmocniej od 6 lat, jest bardzo, bardzo nisko, mimo to, że w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano, czy też wydrukowano, praktycznie rzecz biorąc, kilka ładnych bilionów dolarów. Dlaczego tej inflacji nie ma? Ano właśnie dlatego, że bardzo silnie spadają surowce. Przygotowałem specjalnie taki wykres, w zasadzie taką cząstkę wykresu związaną z perspektywami amerykańskiej gospodarki, jak zmieniłyby się ceny, czyli dokładnie to, jak zmieniłyby się ceny, kiedy cena baryłki ropy to 80 na pomarańczowo, 60 na niebiesko i 40 dolarów na żółto. No i widać bardzo wyraźnie, że teraz jak cena baryłki ropy silnie spada, to i silnie spada inflacja. Więc w Stanach inflacji nie ma tylko i wyłącznie dlatego, że surowce energetyczne są bardzo, bardzo nisko. Jak tylko Zaczną drożyć te surowce i zaczną solidnie drożyć domy, to momentalnie inflacja się podniesie na razie, cena ropy absolutnie najważniejsza i dlatego w Ameryce nie ma inflacji. Ale spokojnie, inflacja ma to do siebie, że jest wysoko, jest nisko i potem zaczyna rosnąć. Więc stany muszą liczyć się z tym, że pod koniec 2015 roku, czyli już za rok, inflacja u nich będzie dużo, dużo wyższa niż te obecnie 1,5%. No jeżeli tylko oczywiście surowce zdrożeją. No to już wiemy, czemu inflacji w Stanach nie ma, po tych bilionach dolarów. Zobaczmy, co jeszcze was interesowało, co jeszcze, e, o co jeszcze pytaliście na DNA rynków i. Eee, czy dobrym pomysłem jest zakup obligacji np. indyjskich lub rosyjskich? Oferują one duży kupon, czyli duże oprocentowanie w porównaniu z polskimi albo innymi bezpiecznymi krajami, ale z drugiej strony, czy nie za wysokie ryzyko? Jeśli tak, to gdzie można kupić ten produkt i po jakiej cenie wyjściowej? Otóż pytanie, czy kupować obligacje Rosji, Indii e, albo np. Grecji, no Grecja to jeszcze może byłaby bezpieczna, ale e, jakiejś Brazylii, np. czy Wenezueli, albo Argentyny. No to w DNA Rynków ja śmiało odpowiem, że rzeczywiście czy tam oprocentowanie jest dużo wyższe niż to, które mogą uzyskać inwestorzy w Polski, inwestujący w polskie obligacje? Absolutnie tak, no pewnie tamten zysk byłby zyskiem dużo, dużo większym i dużo bardziej cieszącym oko, szczególnie oko, które liczyłoby zyski w dolarach. Jednak moim zdaniem takie inwestycje bezpośrednio w obligacje Rosji, czy Indii, czy Wenezueli, albo, albo Argentyny, zupełnie nie powinny się znaleźć w naszym portfelu. To jest strasznie duże ryzyko, a walutowe, bo inwestujemy wtedy w obcej walucie, a rosyjski rubel potężnie stracił na wartości. A druga rzecz, no jeżeli komuś przyjdzie do głowy nie spłacić tych obligacji, to nie bardzo mamy możliwość odzyskać swoje pieniądze, więc moim zdaniem choć zyski iluzyrycznie większe, to w praktyce niewielkie. I co do kupowania takich obligacji, to co najwyżej na platformach różnych domów maklerskich możemy kupić kontrakty terminowe na te obligacje. No ale to są instrumenty pochodne na obligacje, co nie ma nic wspólnego z obligacjami, więc to jest jedyny moim zdaniem sposób, żeby ewentualnie zainwestować, ale proszę bardzo, bardzo uważać. E, jestem w stanie się założyć, że 99% oglądających DNA rynków bezpośrednio w swoim portfelu nie powinno mieć obligacji Rosji, e, Indii e, czy innej wersji. Wenezueli. Jest dużo normalnych sposobów inwestycji, nie ma co specjalnie aż tak cudować, zwłaszcza, że koszty będą bardzo, bardzo wysokie. No to już na razie wszystkie pytania, które były w zeszłym tygodniu na DNARynków.com. Teraz zobaczmy, jakie pytania e, zadajecie bezpośrednio w trakcie trwania programu na żywo. Robert pyta. Jakie są najważniejsze wydarzenia w przyszłym 2015 roku? Pozdrawiam, Wesołych Świąt. Oczywiście, Wesołych Świąt również. Najważniejsze w 2015 roku, w tej chwili, wydaje się dokładnie to, co się będzie działo ze stopami procentowymi, właśnie w Stanach Zjednoczonych. Czy będą rosły powoli, czy będą rosły szybko? Dlatego też ten odcinek daje na rynków zaczęliśmy od tego, jak wyglądają projekcje członków amerykańskiej rezerwy federalnej. Więc to będzie najważniejsze, plus oczywiście, co się będzie działo z z ropą. Czy ropa dalej będzie tak nisko? Te dwie informacje absolutnie najważniejsze. No ale do tego jeszcze nawiążemy w kolejnym odcinku DNA Rynków, czyli za tydzień, gdzie będzie podsumowanie 2014 roku i oczywiście będzie też konkurs właśnie dla Państwa, więc śmiało proszę pisać na dnarynków.com na najważniejsze wydarzenie. Waszym zdaniem, które jest? Trzy książ książki psychologia inwestowania Martina Pringa do wygrania. Więc o najważniejszych wydarzeniach jeszcze będzie w kolejnym a teraz zobaczmy, co dokładnie jeszcze e, pytacie, o co jeszcze pytacie w tym odcinku. Mordechaj pyta, witam. Jaką analizę spółki pan preferuje? Techniczną czy fundamentalną? Co sądzi pan o sektorze informatycznym, a w szczególności o producentach gier komputerowych notowanych na GPW i New Connect? Życzę wesołych świąt, spokojnych, Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie najbliższych. O, również dziękuję serdecznie i wszystkiego najlepszego. Z życzeniami jeszcze będzie na nie czas tuż po pytaniach. A jeżeli chodzi bezpośrednio o pytanie, która część analizy jest najbardziej sensowna, e, powiedziałbym, że w trzeba. Aby rozróżnić, w jakim horyzoncie chcemy inwestować. Jeżeli myślimy o inwestowaniu, nie wiem, w skali jednego tygodnia lub y, krócej niż jeden tydzień, no to wtedy analiza fundamentalna niewiele nam da, bo ona mówi, co się dzieje w długim terminie, więc tutaj byłoby, byłaby nic innego jak technika. Ale jeżeli myślimy o faktycznie inwestowaniu długoterminowym, czyli o czymś, co jest dłuższe niż miesiąc, to wtedy akurat te względy techniczne moim zdaniem nie mają znaczenia i Fundamenty będą najważniejsze, więc krótkoterminowo wszyscy kochają analizę techniczną i ja się absolutnie z tym zgadzam. Trzeba wtedy szukać jakichś impulsów. Długoterminowo analiza fundamentalna jednak zwycięża i moim zdaniem w tym długoterminowym inwestowaniu to jest jednak dużo, dużo ciekawsze. Co do branży informatycznej i producentów gier, to to jest bardzo mocno uzależniony rynek od tego, czy ktoś strzeli w dziesiątkę, czy uda się zrobić drugiego snajpera, czy uda się powtórzyć sukces Wiedźmina. I ja powiem szczerze, ja w gry komputerowe ostatnio nie miałem okazji grać, więc trudno mi to ocenić osobiście, ale na razie po notowaniach tych spółek widzę, że po boomie w 2012 roku, kiedy były właśnie te super strzały, teraz raczej wszyscy mówią, no zrobimy kolejną świetną grę, ale tej gry nie ma. Więc ja bym chyba raczej nie grał pod kupowanie plotek i sprzedawanie faktów, bo tych plotek jest bardzo dużo, a tych producentów, niestety, którzy osiągają sukces, bardzo mało. Stąd same IT jak najbardziej tak, bo to jest branża rozwijająca się, ale już gry komputerowe, no to lepiej, żeby ktoś się dobrze grał. Jeżeli nie spędzamy, moim zdaniem, przynajmniej dwóch godzin tygodniowo grając, to też nie ma co się bawić w takie analizy, bo nie znamy produktu. Które faktycznie spółki oferują, który jest dla ludzi. Zatem informatyka, tak, gry komputerowe chyba nie najlepiej, przynajmniej moim zdaniem. Zobaczmy, co jeszcze e, dzisiaj się pojawiło. I Beniusia pyta. Jak Pan ocenia dalszy kurs dolar-rubel? Jest dziś minus 5. Warto w tym momencie kupować dolara. E, o, dolara, e, pytanie za co? Czy za złotówki, czy za e, ruble? Ale jeżeli w tej chwili akurat rubel zyskuje na wartości kolejne 5%, to zupełnie nic nie znaczy, bo e, proszę pamiętać, że wykres z ostatniego tygodnia jeżeli chodzi o rubla, to wygląda dokładnie w ten sposób, więc teraz nawet jak coś spadnie, czyli umocni się o jakieś kolejne 5%, to to nie jest żaden argument, żeby faktycznie inwestować. No, nie ma takiego odcinka DNA, gdzie by tablica nie zrobiła psikusa, ale nie jest to absolutnie żaden argument, żeby kupować. Moim zdaniem, sam dolar powinien być mocniejszy. O tym mówiliśmy już w paru odcinkach DNA rynków poprzednich, gdzie pokazywałem, że ten poziom 3,55 może spokojnie zostać osiągnięty. Już w tym lub najpóźniej w pierwszym kwartale 2015 roku. Na razie niestety dolar coraz droższy, więc jeżeli chcemy się trochę zabezpieczyć, to tych dolarów trochę możemy do naszego portfela podkupić, no bo stopy procentowe w Polsce mogą być jeszcze niższe a z drugiej strony ze Stanach Zjednoczonych mogą być już tylko wyższe. A więc różnica będzie działała na korzyść niestety dolara, czyli dolar powinien być mocniejszy. Więc na razie ten dolar jak najbardziej tak. My zresztą w ostatnim odcinku DNA Rynków miałem okazję mówić o tym, czy kupić dolary, czy euro i tam też wyraźny był kierunek w dolara. Na razie ta rekomendacja, ta sugestia jest wyraźnie podtrzymywana, czyli jak coś, to dolary. No i pytanie, czy są jeszcze jakieś pytania? Tu prośba do reżyserii o podrzucenie planszy. Już w tej chwili widać, że pytań bezpośrednio nie ma, a skoro tak, no to pozostaje nam tylko przypomnieć, że w kolejnym odcinku DNA Rynków rozstrzygnięcie konkursu na najciekawsze wydarzenie 2014 roku. Trzy osoby, które opiszą w komentarzach, jakie wydarzenie przyciągnęło największą uwagę i dlaczego, co było największym zaskoczeniem, wygrają psychologię inwestowania, czyli książkę o tym, jak zarabiać na giełdzie i nie dać się ponieść emocjom. Ale ten odcinek, kolejny odcinek DNA Rynków, już po przerwie świątecznej, a więc w tej chwili samych udanych zysków w kolejnym roku samych spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i odpoczynku od giełd, gospodarek i od Twoich pieniędzy, przynajmniej w czasie Świąt Bożego Narodzenia. A ja tymczasem zapraszam na kolejny odcinek DNA Rynków, który będzie za tydzień. I tam już będzie o giełdach, gospodarkach i o Twoich inwestycjach. Do zobaczenia!